Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony NEUTRAL, a to kolejny odcinek z gry Shake's and Fidget i dzisiaj zaczynamy tak naprawdę serię z nowego serwera polskiego S40 i gramy na nim, jak sami widzicie, zabójcą. Wczoraj troszeczkę taką tajemnicą, powiedzmy, to owiałem, ale od razu nazwałem playlistę S40, zabójca i tak dalej, więc kto tam sobie wszedł, to widział, czy to w opisie, czy na kanale. No ale tak, gramy właśnie zabójcą, wybrałem tego zabójca, jak pamiętacie, na W50, czyli 3 miesiące temu, przepraszam. Zastanawiałem się właśnie między magiem a zabójcą, wybrałem maga, więc stwierdziłem, że teraz kolej na zabójcę. No i co, jesteśmy tak naprawdę chyba z godzinkę po streamie, nawet w sumie 2 godziny już w tym momencie, po streamie, na którym, no tak jak mówiłem, stream nie będzie długi, trwał on tam około 1,5 godziny, wbiliśmy sobie 10. level. Wbiliśmy tam chyba ponad 20% klaserka, w tym momencie dobiłem prawie 27 na tym 10 levelu, no i powoli tego zabójcę będziemy rozbijać. Będzie to, tak jak mówię, nowa seria, nowa postać, tak jak wspominałem zresztą, na rzecz tej postaci chyba z jedną przynajmniej, albo wydaje mi się, że dwie usunę, dlatego że, w sensie usunę, po prostu przestanę grać, dlatego że nie wyrobię na tylu kontach. Dlaczego wybór padł na zabójcę? W sumie to z ciekawości, bo chciałem pograć sobie tym zabójcą już od jakiegoś czasu. Wiem, że tutaj to, że mamy te dwie bronie, no jest dość niekorzystne. W ogóle sorry za taki wygląd, ale przed chwilą brałem prysznic i stwierdziłem, że jeszcze coś dla Was nagram, zanim sam pójdę spać, bo jutro wstaję o 6. To też był powód, dlaczego streamek trwał tak krótko, bo po prostu no, zaczęły mi się niestety studia, wyjazdy na weekend i dlatego, nie? I dlatego też muszę jakby z tym czasem tak postępować, powiedzmy, bo po prostu jakbym dzisiaj siedział do tej, powiedzmy, 12 czy nawet 1, no to jutro wstać o 6 byłoby dość ciężko. No ale dobra, mniejsza z tym, tak jak mówię, przed chwilą wziąłem prysznic, więc tak wyglądam, nieważne. Ważne jest w tym momencie postać, tak jak mówię, zabójca, z ciekawości dwie bronie, które będą na pewno problematyczne w przyszłości, zdaję sobie z tego sprawę, ale nie zamierzam się jakoś bardzo napinać, po prostu pogramy sobie czysto dla zabawy. Serwer 40 polski, który tak naprawdę wydaje mi się, że jakoś nie jest aż taki popularny, jak niby powinien być, w sensie takim, że bardzo dużo osób o niego pytało, jest to okrągła liczba, a i tak nie ma chyba jakoś bardzo dużo takich ekip, które faktycznie się zebrały i jakby, wiecie, będą cisnąć. Wiadomo, jest dopiero kilka godzin po starcie tego serwera, więc jakby totalnie nie ma co jeszcze oceniać, bo to dopiero wyjdzie tam po pierwszych tygodniach, po tam pierwszych miesiącach tego serwera, no ale wydaje mi się, że nie ma na to takiego hype'u. Wnioskuję, że jest to spowodowane tym, że po pierwsze nie ma nowej klasy, a dosłownie od praktycznie chyba od 5 międzynarodówek, nie, przepraszam, S36 i S37, S36 wychodził Berserk, S37 nie było żadnej nowej klasy, no ale na S35 był Paladyn, S36 to był właśnie Berek, S37 nic, 38 był Łowca, 39 był Druid, więc teraz tej nowej klasy nie ma, co też myślę, że mniej ilość graczy zaczęła, w związku z tym, że właśnie tak to by sobie potestowali nową klasę, a tak to jej nie ma. No i generalnie ten serwer tak o sobie powstał, nie? W sensie nagle w poniedziałek w tym tygodniu napisali nam na Discordzie, na tawernie, że o, będą nowe krajowe serwery, co moim zdaniem jest troszeczkę zmarnowaniem potencjału tego serwera, dlatego że mamy na przykład na serwerze tutaj właśnie polskim okrągły numer 40, mamy tutaj, zaraz do tych serwerów przejdę, 35 czeski, to są okrągłe numery, które na pewno przyciągnęłyby dość dużą ilość właśnie graczy, gdyby jakoś to inaczej zostało poprowadzone, no ale mniejsza z tym. Tak jak mówię, jaki jest plan, no tak naprawdę, tak jak mówię, nie będę tu siedział nie wiadomo do której, więc niedługo ten klaser jeszcze podciągnę, ile tam mi się uda. Pójdziemy sobie później, znajdziemy klucz do lochu, bo niestety mi nie wypadł w tej pierwszej misji od razu po zdobyciu klasera, więc no nie będzie go w tym momencie, tak to byśmy może wbili jakiś 11 level albo coś takiego, no i po prostu standardowo wbijemy parę leveli, czy tam lochy, czy coś, przebierzemy się na nowo i od nowa będziemy lecieć sobie z klaserem, no i tak powtarzać kilkukrotnie, tam powiedzmy z 2-3 razy, zobaczymy jak to dzisiaj wyjdzie. Tak więc tak, jeżeli chodzi o naszą postać, zobaczymy jak to się rozwinie, jestem generalnie dobrej myśli. Przypominam, że jeżeli ktoś jeszcze dopiero co zaczął grę, jeszcze nie wbił 20 levela, zacznie ją na przykład w sobotę, ja to wrzucę pewnie dzisiaj, ale podejrzewam, że dużo osób obejrzy to już jutro, czyli w sobotę, to przypominam, że kod NEUTRAL40, który macie tutaj w moim opisie, daje Wam 200 kleps, gryfa na 2 tygodnie i nieśmiertelkę. Można go użyć do, tak jak mówiłem, 20 levela, więc serdecznie zachęcam do użycia po prostu go. I okej, tak naprawdę chyba tyle jeżeli chodzi o tego zabójcę. Przejrzymy sobie jeszcze inne krajowe serwery, które wystartowały. Wiadomo, że to jest ciężko jeszcze porównać, dlatego że nie ma za bardzo, no wiadomo, że tutaj wszystko się rozegra tam powiedzmy o 23:00 mniej więcej 30, wtedy będzie widać, kto najmocniej pociśnie i tak dalej, bo teraz obecnie ludzie właśnie siedzą na niskich levelach, wbijają te klasery, no ale tak wygląda w tym momencie ta topka. Dużo berserków, jakichś zwiadowców mamy dwóch, w ogóle w top 4 są 3 osoby od nas, no ale to tak jak mówię, jest dopiero kilka godzin po starcie, tu nie ma w ogóle czym się sugerować, więc tak po prostu ta topka wygląda. Jeżeli chodzi o YouTube, to mamy na przykład kogoś takiego jak, poczekajcie, jak on miał, Jack Gaming, bodajże, sorki za klawiaturę, ale już nie chcę pisać, dokładnie, Jack Gaming, mamy kogoś takiego, mamy również Zebo, wystartował na tym serwerze druidem, co ciekawe już ma 20 level i mamy Zakreble, łącznie ze mną 4 właśnie youtuberów na tym serwerze startuje, więc tak to wyglądało. Jeżeli chodzi o youtuberów, bo to was może w sumie ciekawić, oczywiście mówimy o osobach z awatarami, bo zdaję sobie sprawę, że dużo osób nagrywa tam na YouTubie, a nie ma awatara, więc o nich mówię, żeby tutaj gwoli ścisłości powiedzmy. No i jeszcze przypominam, oprócz tego kodziku też powinienem o tym powiedzieć, dużo rzeczy przed wami, jakby kto zaczyna grać, pupile, czy to podziemia, czy to twierdza, już w sumie pewnie dzisiaj albo jutro większość ją odblokuje. Polecam obejrzeć poradniki, zachęcam do playlisty poradniki, które w tytule mają 2020 wpisane, to są najbardziej aktualne, można by powiedzieć, no i po prostu zachęcam do oglądania. Okej, więc tak to wygląda. Jeżeli chodzi o ten serwer, myślę, że nie mam tu za bardzo co wam więcej pokazywać, no bo ciężko z tą topką, nie? Może jakiś weekend będzie ciężko z kontentem, bo ja mówię, ja wyjeżdżam z domu o 7:00 i w sobotę i w niedzielę wracam gdzieś tam o 18:00, 19:00, więc jakby nie myślę od razu o tym, żeby siadać i nagrać odcinek, tylko no raczej coś tam sobie porobić, odpocząć, ale myślę, że w przyszłym tygodniu może wam to jakoś wynagrodzę, zobaczymy. No i tak to po prostu będzie wyglądać, więc mówię, że z kontentem w ten weekend nie będzie aż tak kolorowo, zresztą to już o wam mówiłem. Dobra, lecimy dalej, więc polski serwer, tak to wygląda, wszystko myślę, co najciekawsze zawarłem. W tym momencie tyle, klaserka, tak jak mówię, streamka skończyliśmy, mieliśmy go ponad 20%, teraz troszkę podbiłem. Streama nie reklamowałem na YouTubie, ze względu takiego, że zaraz by się zeszło tam 200 czy nawet 300 osób, bodajże na streamie z W50 na starcie było chyba 430 osób w piku, co przekładało się na straszny spam na czacie, syf, dużo było troli i tak dalej, więc stwierdziłem, że teraz kto przyjdzie po wczorajszym odcinku, gdzie tego streama zapowiadałem, to spoko, nie będę tego pompował jakby sztucznie właśnie tym YouTube'em, żeby wrzucać tam jakiś krótki film, żeby wam mówić, że stream się zaczął, kto był, to był, super, kto przegapił, no to trudno. Dobra, lecimy dalej. Jeżeli chodzi o inne serwery, jakie wystartowały, to jest to jeszcze 35 czeski, 43 niemiecki i 20 węgierski. A właśnie, a propos okrągłych serwerów, to zapomniałem jeszcze o tym 20 węgierskim, więc w sumie na 4 kraje 3 to były okrągłe liczby, więc no tak jak podtrzymuję to, że potencjał lekko zmarnowany. Jak to wygląda na tym czeskim serwerze? Liczba graczy no mniejsza niż na polskim, w tym momencie 3000, no i topka wygląda tak. Z youtuberów od razu wam powiem, mamy tutaj demonko wskoczył od razu na top 1, szybko pocisnął chyba po to, żeby po prostu żeby tam odcinek sobie nagrać czy coś takiego, że tam wbił top 1, wiadomo jak to z clickbaitikami jest, no ale demonko właśnie na tym czeskim serwerze gra. Właśnie, jeżeli chodzi o ten kod promocyjny, ja wam wczoraj mówiłem, że nie jestem pewien, czy on działa również na innych serwerach, jeżeli jakiś Polak by chciał sobie zagrać na czeskim, czy tam gdziekolwiek indziej, no to okazało się, że niestety nie, że kod mój działa tylko na serwerze polskim, tylko na serwerze 40, kod na przykład takiego demonko działa tylko na czeskim, więc nie można ich używać, przypisane są po prostu do kraju danego youtubera, nie? Więc tego nie byłem pewny, myślałem, że będzie to działać, no ale nie, działa tylko na serwerze polskim. No i okej, więc tak to wygląda, jeżeli tutaj chodzi o nich, tutaj, no tu widzę, że chyba większa różnorodność niż na naszym póki co, troszkę magów, troszkę wojów, tu jakiś zabójca, zwiadowca, aberków, no jest sporo wiadomo, no ale generalnie tak to się prezentuje, jeżeli chodzi o ten serwer w tym momencie. Klaserki tu widzę, że po 40%, 45% ma Honza, no ładnie tutaj chłopaki naprawdę cisną. Dobra, lecimy dalej, aha, na polskim jeszcze wrócimy, w sumie troszkę tak chaotycznie, no ale wiecie o co chodzi, przelecimy sobie te krajówki, jeszcze wrócimy na Polski, jeszcze Wam może najciekawsze gildie w moim mniemaniu pokażę, ale to, no dobra, tak jak mówię, zaraz. Jeżeli chodzi o serwer niemiecki, no to szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o liczbę graczy, no to tutaj jest dramat, już to widziałem praktycznie od razu po starcie, tak jak u nas sami widzieliście ile było, tak tutaj jest 1270, no tak jak mówię, nieokrągły numer, nie ma żadnej nowej klasy, a nic, więc wydaje mi się, że nie przyciąga to za bardzo ludzi, no i tak to generalnie wygląda, nie? Już tu widzimy, no ale za to jak to ma w zwyczaju serwer niemiecki, już jest jakiś zwiat 30 level, więc chyba najwyższy z tych trzech serwerów do tej pory. Mamy Universe znanego z W50, który ma gildię Uniwersum, ale nie, myślałem, że to jego gildia, ale nie, myślałem, że tak sobie od niku zrobił. No i druga gildia, którą tutaj mamy, to jest gildia Shake's and Fidget, czyli gildia oficjalnych prowadzących na kanale właśnie oficjalnym Twitchowym, nie? Shakesa. No i mamy tutaj youtuberów takich jak GamingGuide.de, Mozone, no i Paula Terde. Paula Terde, nie wiem o co chodzi, ale ma coś z awatarem, ja się tu przelogowywałem i tak dalej, ale niestety jego awatar się nie wczytuje, więc nie wiem o co chodzi, nie mam pojęcia, no ale jest właśnie takie okienko, no a powinien ten awatar być normalnie. I chyba z youtuberów tyle, nie wiem czy ktoś tutaj jeszcze gra, ja na tych innych serwerach się mogę mylić, może kogoś pominę, bo po prostu no nie wiem, znam polskich, ale nie znam za bardzo właśnie z innych narodów, no ale tych co kojarzę, no to Wam pokazuję. Więc no tutaj widzimy, jeżeli chodzi o gildię, to w ogóle patrzcie jaka mała różnorodność. Shakes and Fidget i Uniwersum się przeplatają, można by powiedzieć. Także no tak to tutaj wygląda. Także no serwer niemiecki chyba będzie niestety klapą, co jest w sumie ciekawe, no bo gierka jak wiemy jest niemiecka. No i mamy teraz serwer węgierski, który 20, jak widzimy tutaj nawet jest prawie dwa, no nie dwa razy więcej, ale więcej, po prostu więcej graczy, ponad 2000, co moglibyśmy się spodziewać, że na węgierskim będzie najmniej. No i jeżeli chodzi o youtuberów na Węgrzech, to na pewno mamy kogoś takiego jak Zombie HD i chyba tylko jego znam, więc jakby nie wypowiem się tutaj bardziej. No ale okej, lecimy dalej i jak to tu wygląda? No topka, no co tu mogę powiedzieć, różne klasy, trochę zabójców z tego co widzimy, jakaś gildia Now or Never jest bardzo tutaj można powiedzieć do przodu, ale to jest gildia właśnie tego Zombie'a. Tu widziałem, że jest jeszcze Pikachu, którego możecie kojarzyć z W40, on na wielu serwerach naprawdę gra, chociaż nie, coś go... A jest, dobra, na 18. Teraz sobie wybrał Berka, więc no tutaj każdy serwer ma jakiegoś takiego mocnego gracza. U nas na przykład gra Turor, którego pewnie kojarzycie na naszym serwerze. Na czeskim gra La Coca, jego możecie nie kojarzyć, ale bardzo mocny zawodnik. Na niemieckim... to w sumie nie wiem kto gra, no i Universe był taki co na W50 ładnie cisnął, to może on. No i tutaj mamy Pikachu, który na pewno w przyszłości będzie top 1, o ile sobie nie odpuści, bo też bardzo mocno ciśnie, on jest właśnie z serwerów węgierskich kojarzony, więc topka tego serwera tak wygląda. To tak na szybko, wracając do naszego serwera, gramy w gildii Last Breath, gramy m.in. z Proteksem, którego możecie kojarzyć z YouTube'a. No i generalnie tutaj z wieloma, myślę, że dość kojarzonymi nikami, między innymi właśnie z Turorem. Od razu mówię, że jak kogoś pominę, albo jakąś gildię pominę, albo coś, to nieumyślnie, tylko no nie mam czasu na odcinku, żeby wymienić wszystkich graczy, wszystkie gildie i wszystko, a wiem, że często zdarza się, że osoby mają niektóre do mnie pretensje, że a czemu nie powiedzieć o mnie na odcinku, a przecież ja jeszcze tam byłem, albo coś. No nie da się tak, nie da się tak, więc jak coś mi wpadnie w danym momencie w oko, to po prostu o tym mówię, jeżeli nie zauważę, no to po prostu nie powiem. Ale okej, jeżeli chodzi o gildię, no to myślę, że mamy szansę na jakąś fajną pozycję na tym serwerze, ciężko jest to, tak jak mówię, no jakby... ciężko oceniać, no bo to jest, tak jak mówię, no dopiero kilka godzin po starcie, ale wydaje mi się, że faktycznie mamy szansę na jakąś fajną lokatę na tym serwerku. Jeżeli chodzi o gildię, gildia Mata, z tego co wiem, zresztą no pisałem tam z Matem troszkę akurat, ale to mniejsza z tym. Jeżeli chodzi o gildię Mata, to myślę, że oni tutaj na pewno powalczą o jakąś wysoką lokatę, może nawet o top 1, bo jednak gildia Mata mają to w zwyczaju, że są przeważnie w jakimś wysokiej pozycji na polskich serwerach, przeważnie jest to właśnie top 1, tylko że o właśnie, tu już właśnie o tym mówię, że tu w ogóle nie widziałem ich, a się okazało, że byli na 19 pozycji, także tutaj myślę, że też faktycznie coś ciekawego się może wydarzyć, jeżeli chodzi o tą gildię pod względem właśnie rankingu i tego typu rzeczy. Także tutaj Matt to prowadzi, także myślę, że to jest też gildia ciekawa. Jeszcze jedną gildię widziałem ciekawą, którą ktoś mi, jakby lider tej gildii po prostu był u mnie na streamku. O właśnie, to jest Morus Morde i nie mówię tego bez powodu, dlatego że pierwszy co to Koksu zwrócił na nich uwagę, że oni mogą być mocni. No i właśnie tutaj lider tej gildii był u mnie na streamku i mówił, że udało mu się fajny składzik zebrać i że może coś ciekawego się wydarzy z tego wszystkiego, więc wydaje mi się, że oni też mogą tutaj coś ciekawego pokazać, powiedzmy, na tym serwerze, no ale na pewno jest sporo takich gildii, że faktycznie tutaj jakby, jeżeli chodzi o ten serwer, to coś ciekawego się będzie działo. No i dobrze, nie? Polski serwer. Na razie nie widzę tutaj żadnej osoby za bardzo, która by miała robić jakieś niepotrzebne spiny albo coś, co mnie cieszy, bo na przykład, nie wiem, no były takie osoby w przeszłości na innych polskich serwerach, ale jakby miała być taka fajna, zdrowa rywalizacja między gildiami, żeby tam bez dogryzania sobie albo jakichś niepotrzebnych pierdół, powiedzmy, no to ja bym był jak najbardziej za. Tyle ode mnie, bardzo, no nie, myślałem, że dłuższy odcinek, 16 minut, także zaczynamy swoją przygodę na S40, postaram się Wam najciekawsze walki pozapisywać tutaj na pocztę i jakieś podsumowanko zrobić nawet tych 3 dni, powiedzmy w poniedziałek, jeżeli mi się nie uda w weekend nic nagrać, no ale myślę, że tyle. Pamiętajcie o kciuku w górę, zapomniałem powiedzieć na początku, więc już tych kciuków pewnie będzie z 50 mniej niż by mogło być, ale kciuka w górę zostawiajcie teraz, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów przy piętym komentarzu w opisie. No i możecie wbijać na Twitcha, zostawić followka, jak jakiś stream będzie, to będzie, jeżeli nie, no to nie, nic tutaj, jeżeli chodzi o Twitcha, to nie obiecuję. Także jeszcze raz, subik z dzwoneczkiem, łapka do góry i chyba tyle. I pamiętajcie o kodziku NEUTRAL40. Ja Wam dziękuję za uwagę, dziękuję Wam za oglądanie, trzymajcie się i cześć!